włoskim torze Adria International Raceway odbyła się szósta runda Rock Cup strefy północnej. Prawie 150 kierowców stanęło na starcie w walce o cenne punkty, a najszybszy w kategorii junior okazał się Polak Maciej Krzyszko, ale o nim za chwilę. Zaczniemy od naszych najmłodszych reprezentantów, Tymoteusz Kucharczyk, Kacper Sztuka i Hubert Laskowski to trzej kierowcy, którzy często pojawiają się na najważniejszych imprezach na włoskich torach. W kwalifikacjach najszybszy był Sztuka z czwartym czasem, a Kucharczyk i Laskowski zajmowali odpowiednio 17 i 24 miejsce. W prefinale nastąpił zwrot. Sztuka spadł na 13 pozycję, za to awansowali Kucharczyk, który był 7, a Laskowski 9. W wyścigu finałowym młodzi kierowcy walczyli bardzo dzielnie, jednak każdy z nich stracił kilka pozycji. Najwyżej dojechał Kucharczyk, zajmując 13 lokatę, jako 22 na mecie zameldował się Laskowski, a Sztuka był 25. Przeniesiemy się teraz do Roka Seniora, gdzie startuje starszy z braci Szyszko, Szymon. Nie lubię tego mówić, jednak był to kolejny weekend, którego kierowca z Gdańska nie zaliczy do udanych. 14 czasówka po problemach technicznych nie była powodem do radości. Na starcie prefinału Szymon stracił kilka pozycji, by po chwili zacząć odrabiać stracone sekundy i gonić rywali. Niestety zatarł silnik, więc nie mógł walczyć o wyższe lokaty. W finale było jeszcze gorzej. Szyszko przejechał jedno okrążenie, po czym jego gaźnik odmówił posłuszeństwa. Szymon, trzymamy kciuki, głowa do góry, bo następnym razem z pewnością będzie lepiej. Na koniec młodszy z braci Szyszko Maciek i jego popisowa jazda. Trzecia czasówka to dobra pozycja startowa do prefinału i szansa na dobry wynik. Już w pierwszym wyścigu młody gdańszczanin pokazał pozostałym kierowcom plecy, przejeżdżając przez linię mety jako pierwszy. Powtórzył swój świetny wynik w finale, odstawiając rywali na ponad 2 sekundy. Tym samym wygrał szóstą rundę włoskiego roka. Czekamy na jeszcze więcej sukcesów polskich kierowców za granicą i życzymy im jak najmniej pechowych sytuacji. Na koniec pamiętajcie, że w najbliższy weekend, piąta i szósta runda Rock Cup Poland, tym razem w Starym Kisielinie, transmisję live będziecie mogli śledzić, wchodząc na stronę imprezylive.pl.